Zanim się zacznie odcinek, takie małe info. Teraz zobaczycie odcinek, który jest pierwszym odcinkiem mojej nowej serii na kanale Kompletuję peceta za daną kwotę. Seria, która będzie się pokazywała w poniedziałki. Nie w każdy, ale zawsze możecie sprawdzać na moim kanale, czy się nie pojawił nowy odcinek w poniedziałek. Mogą być przerwy czasami, bo nie wiem, jak będzie u mnie z czasem. Chociaż będę chciał, żeby w ten każdy poniedziałek się ta seria pokazała, bo stosunkowo długo mi samo nagranie, przygotowanie tego odcinka do emisji nie zajmuje. Oczywiście seria absurdalna, tak jak ten odcinek obecny to pokazuje. Ale tutaj chcę się właśnie pobawić, nie ograniczać, tworzyć różne zestawy, więc różne konfiguracje, więc zobaczymy. Traktujcie to tak trochę z przymrużeniem oka, bo dużo osób się zbulwersuje. Po co aż taki zestaw, tak jak w tym odcinku? Bo tu chciałem wam pokazać po prostu, co można w tych czasach, jak nas budżet nie ogranicza w tym pierwszym odcinku. Więc zaczynamy. Zapraszam was do tego odcinka i życzę wam miłej zabawy. Cześć, dzisiaj zapraszam was na pierwszy odcinek mojej nowej serii na kanale. Zobaczymy, ile ona będzie miała odcinków. Teraz wam nie powiem, czy to będą 3, 4, czy 10, czy może 2 tylko. PC za daną kwotę. Zaczynamy trochę absurdalnym odcinkiem, bo tutaj chcę po prostu, jak mi fantazja poniesie, tworzyć po prostu różne zestawy, różne konfiguracje, nie zawsze, które są rozsądne, po prostu się tym bawić, żeby wam pokazać, że można różne zestawy stworzyć, może coś was zainspiruje, kogoś z was. Dobra, przechodzimy. Dzisiaj zaczniemy sobie zestawem o najnowszych podzespołach, gdzie tam będziemy mieli już nowego Ryzena, nową karciochę pewną, zaraz przejdziemy do tego konkretnie. I zestaw zaledwie kosztuje 64 tysiące złotych. Tak, bo zrobiłem maksymalnie najlepsze, co mogłem włożyć do tego zestawu. Wykorzystałem praktycznie wszystkie złącza na płycie głównej, jak chodzi o dyski twarde. Więc przechodzimy sobie. Najpierw mamy tutaj Ryzena 9. 7950X. Tego najnowszego. Tutaj o, całe te parametry są. Ale tutaj każdy sobie zobaczy, bo wam w koszyku go dołączę. Ten zestaw. Bardzo fajny procesorek, nowy. I płyta kolejna. 8700 zł. Potwór. Dużo możliwości. I tak, właśnie teraz przyjdziemy sobie tutaj do kolejnych tutaj możliwości. I mamy tak, że możemy jeden dysk włożyć, jedną sztukę 5.0 dysków. Tylko ich na rynku jeszcze nie ma, czekamy cały czas, więc tu bym włożył na system ten dysk już najmocniejszy, ale że nie ma, to wybrałem 4 dyski 4.0. PCI Express 4.0. Więc wszystkie włożymy, bo one te są wstecz kompatybilne, te złącza, więc dobrze. Co tu mamy jeszcze ciekawego? To jest w ten sposób już USB, każdy sobie przeczyta, to jest naprawdę już wypasiona płytka. Więc spoko z górnej półki. Kolejną rzeczą ramy. Ta płyta obsługuje 128 giga. Czemu by nie włożyć? Czyli razy dwa te zestawy, razy dwa. Tą cenę robią. Dwa takie zestawy po. I to już są oczywiście piąteczki DDR5, bo wiadomo, taki procesor to już muszą być DDR5.
64 giga, ale mówię dwa razy. Pojedyncza kość po to, czyli 4 sloty zajmą. I taktowanie 5600 MHz. Opóźnienia 40, 40, 40, 77. I jak na DDR5 to chyba nieźle. Mhm. Pamiętajmy, że DDR4 na początku też miały wysokie te timingi. Cel. Więc trzeba na to poczekać. Ale DDR5 mają inne swoje tam zalety. Jakieś dodatki. Więc tutaj dodatkowo. O, Expo kompatybilne. Więc to już są. O. Kolejną rzeczą, kolejnym jakby podzysłem właśnie dyski. Za 6000 sztuka, 4 takie się znajdują w tym zestawie, ale oto jest 8 tera. Każdy z nich. Jak szaleć, to szaleć. I pokrótce. Odczyt 7000 zapis 6100 megabitów na sekundę, więc pokrótce dłużej nie to, bo to jest mój taki zestaw po prostu absurdalny, złożony. Chciałem pokazać wam, co można teraz maksymalnie złożyć, abyśmy mieli co z pieniędzmi robić. Ile by kosztował taki absurdalny zestaw. Dobrze, i oczywiście karta graficzna wybrana Gigabyte'a. RTX 4090, bo jakby inaczej by wybrać w takim komputerze, jak nie tą kartę. Karta chłodzona cieczą, bo jakby jak szaleć, to szaleć już w takim zestawie. Proszę bardzo, to tak ona wygląda. Bardzo ładna, elegancka. I jej też jest to zaletą, że jak mamy obudowę taką, gdzie chłodnicę jest wspierana, tego typu chłodnica, że da się zamontować, ale na przykład ona jest na długość po prostu jest niewystarczająca do innych, bo te karty są duże. Te nowe karty są duże, więc fajnym rozwiązaniem właśnie jest wzięcie czegoś takiego z IO po prostu. Jak mamy wątpliwość, czy się nam zmieszczą te duże, bo te duże już 3 sloty zajmują z normalnymi chłodzeniami. Więc to może być przyszłość właśnie tych kart nowej generacji, tego typu chłodzenia. Dlatego tutaj ją zapodałem. 12000. I chłodzenie. Jak szaleć, to szaleć. Kraken. Z73. I wszystko jasne. Proszę bardzo, kompatybilne z AM5. I zobaczcie, jakie tu temperatury osiąga, bo ten procesor ma DPD, ma już zaraz sobie, moment, sorry, bo tego nie patrzyłem, podaję tutaj. Tak, 172 W, czyli jak tu patrzymy, to w ten sposób temperatury. Myślę, że daje radę. Spoko. Zobaczymy. To było trzeba sprawdzić dokładnie w praktyce, ale nie jest źle przy tego typu procesorze, myślę. Tak jak rzeczywiście w ten sposób to wygląda. Dobrze, zasilacz. Zasilacz wziąłem 1600 W. Mogłem tu zaszaleć i wziąć zasilacz, który ma ponad 2000 W. Tylko z tym, że zasilacz trzeba wziąć dobry. Ten ma lepsze zabezpieczenia, lepiej wykonany uważam, że jest. I myślę, że to jest dosyć ciekawszą propozycją. Ale nawet mimo, biorąc pod uwagę, że tam jest RTX 4090, aż taki jeszcze zasilacz mocny, powyżej 2000, nie jest potrzebny, bo nawet jak tam 400 coś nam karta zużyje i nawet 1/4 tego, to i tak mamy zapas na resztę podzespołów, mamy spory, więc oczywiście tu jest modularny zasilacz z okablowaniem. Tutaj kabli już żadnych nie dobierałem, bo te są dobrej jakości. Mógłbym się jeszcze pokusić, żeby dorzucić jakieś kable, tak jak tutaj są tego typu, ale
na razie się wstrzymałem, bo w tego typu komputerze, jakbyśmy składali taki komputer, co było na zamówienie jakieś fajne, w Oplocie zrobić kable. Są osoby, które takie rzeczy tworzą. Customowe, coś takiego już ciekawego. Dobrze, teraz idziemy dalej. Obudowa. Obudowa wziąłem, od razu się przyznaję, to jest najdroższa jaka była. I ona mi się podoba. To jest, zobaczcie, ona jest spokojna, stonowana, pasuje do tego typu komputera. Tu można sobie podobierać duża obudowa, gdzie spokojnie zamontujemy te dwie chłodnice. Tak, bo zaraz sobie tutaj zobaczycie zaraz coś, bo to nie jest sztuką dobrać obudowę, gdzie nie zamontujemy. I zobaczcie, mamy HDMI, z przodu wyjście, naprawdę ta obudowa jest, pasuje na wykonanie. I już takie, widać ten prestiż tej obudowy. I teraz tak, jak chodzi tutaj o wentylator. I widzicie, tutaj możemy zamontować, naprawdę możemy zamontować cały wachlarz tych, że spokojnie się zmieszczą te dwie chłodnice i dodatkowe jeszcze wentylatory dołożymy. Ja tutaj nie wymieniałem, to są w zestawie te wentylatory, które są dołożone. Tutaj jest 5 dołączonych i tymi byśmy musieli ewentualnie póki co się ratować, bo nie wiem ile będzie miejsca, jak to byś tutaj rozmieścić, bo to w praktyce było trzeba dopiero zobaczyć, jak zamontujemy chłodnicę od karty graficznej i od chłodzenia IO. Więc tutaj w ten sposób wygląda sytuacja. I oczywiście jak taki typu komputer, to musi być porządna pasta pod procesor. I tu wybrałem konter od Grizzly ciekły metal. Dobrze, to taki mały zestawik wam przedstawiłem. Absurdalny, bo on kosztuje 64 tysiące złotych. Ale czy na przykład, czy to jest dużo, biorąc pod uwagę na przykład jakaś firma, która tworzy grafikę, gry, czy filmy montuje już profesjonalnie jakieś studio, biorąc do firmy taki komputer, który dla siebie zarobi. Mamy tu dużo miejsca, więc zewnętrzne jakieś banki nam nie są potrzebne. W 4K, w 8K montujemy filmy. Zajmuje sporo miejsca. Ja widzę po sobie 30K godzina czasu, znaczy w 4K, przepraszam, 30 klatek, godzina czasu potrafi koło 60 giga zająć nawet przy tym moim aparacie G80. Więc czy mamy lepsze parametry, tym więcej to zajmuje miejsca. Więc jak najbardziej, tylko ten dysk 8 giga na system, czemu by nie, bo tam też można sobie jakieś pliki już stępniowo zamieścić, rozłożyć jakieś foldery, jakieś takie proste rzeczy na zasadzie jakichś wtyczek, nie wtyczek, presetów, gotowych jakichś tam grafik, nie grafik, żeby mieć podręcznie, a resztę trzymać nagrania. Małe pliki, które są pobierane do montażu po prostu w ten sposób, żeby przyspieszyć. Więc będzie więcej różnych tego typu zestawów, też absurdalnych czasami, więc w różną stronę. Przegięcie w tą stronę, przegięcie będzie na przykład w drugą stronę, złożenie jakichś takich zestawów mniej kosztownych, ale na przykład tylko na których pogramy sobie na Game Passie, na GeForce Now będzie taniej, filmy obejrzymy, czy tego typu rzeczy. Więc was zapraszam na kolejne zestawy. Myślę, że w każdy poniedziałek będę chciał coś takiego, znaczy w poniedziałek, po prostu w poniedziałek po południu możecie się spodziewać takiego odcinka ode mnie. Możliwe, że nie w każdy poniedziałek, bo zobaczymy, jak to będzie u mnie z czasem, bo najbliższy tydzień się trochę tak zapowiada dosyć ciasno. Bo ja w czwartek i w piątek będę następną środę nagrywał odcinek. Dzisiaj akurat nagrywam w poniedziałek. Normalnie, przepraszam, w niedzielę. Nagrywam w niedzielę, jutro jest poniedziałek, więc się ten odcinek opublikuje. Wiem,
To może trochę absurdalne, ale chcę tu pokazać, że można różne zestawy złożyć, uświadomić was, ile to może kosztować obecnie złożenie najmocniejszego zestawu absurdalnego i w innych konfiguracji, żeby po prostu coś fajnego, moje koncepty na komputery wam pokazywać. Nie zawsze stosunek ceny do wydajności może tu być priorytetem, ale po prostu chcę się tym pobawić razem z wami, pokazać wam po prostu. I oczywiście to nie jest to, że ja was zestawy tworzę, które dla każdemu podpasują. Będą dla każdego. I że one będą po prostu takie, że każdy powie, o, to dobry zestaw. Bo dużo osób też się puknie w głowę, co ja robię. Więc tą serię bierzcie z przymrużeniem oka, troszeczkę tak z dystansem, bardziej zabawę w kompletowanie zestawów komputerowych niż jakiś taki coś poważnego. Tylko zresztą naprawdę ten komputer, jak ktoś zobaczy ten zestaw, jest ok, naprawdę to jest mocny, potężne bydle. Jak ktoś potrzebuje, to proszę bardzo. Na razie, cześć, pa. Zostawcie łapę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie jakąś emotkę chociażby w komentarzu, bo to też jest komentarz. I jestem ciekaw, co sądzicie o tego typu zestawie. Ja wiem, dla 90% obywateli nawet tego całej planety to jest absurdalny, niepotrzebny zestaw i etc., etc., etc. Może się wydawać chorym. To ja wiem. Spokojnie, spokojnie. Nie oszalałem. Na razie. Pa.